Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Gończowski, jestem lekarzem stomatologiem, kierownikiem medycznym Magna Dent. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu dzisiaj krótki film, w jaki sposób radzić sobie z bólem zęba w postaci, w przypadku, kiedy nie mają Państwo bezpośredniego dostępu do Państwa lekarza dentysty lub ten dostęp jest utrudniony. Mamy w tej chwili coś takiego w Polsce jak elektroniczna recepta. Mamy możliwość konsultacji telefonicznej, wystawienia Państwu takiej recepty zdalnie i wysłania, czy SMS-em, czy mailem. Oraz przedstawię Państwu, jakie leki zażywać, w jakich dawkach, w przypadku, kiedy potrzebują Państwo natychmiast skorzystać z takiej pomocy, pójść po prostu do apteki i uwaga, bez recepty wykupić taki lek. Żeby Państwa wprowadzić w temat leków przeciwzapalno przeciwbólowych, musimy sobie wprowadzić skalę bólu. Co to znaczy NRS, czyli Numerical Rating Scale? To jest najprostsza skala bólu od 0 do 10, gdzie 0 to jest całkowity brak bólu, 10 to jest ból nie do zniesienia. I na podstawie tej skali będę Państwu sugerował, który lek i w jakiej dawce zastosować, w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości bólowej. Oczywiście w praktyce wygląda to tak, że jak dzwoni pacjent do nas na recepcję, że go ząb boli i nasza obsługa recepcyjna pyta się, jak bardzo pana, panią boli ząb, to wszyscy mówią 15. No, skala jest do 10 i teraz w zależności od nasilenia tych dolegliwości różne leki będziemy stosować. Zaczynamy od dolegliwości bólowych niewielkiego stopnia, czyli takiego, jeżeli Państwo kończą wizytę u stomatologa, wracają do domu i po puszczeniu znieczulenia miejscowego troszeczkę coś pobolewa lub tak zwanej nadwrażliwości pozabiegowej, czyli takiej zwykłej, typowej nadwrażliwości na nagryzanie, na przykład po założeniu wypełnienia, po puszczeniu znieczulenia coś Państwo nagryzą i czują Państwo, że ten ząb jest lekko bolesny, czyli skala bólowa od 1 do 4. I teraz wszystkie te sytuacje kliniczne będziemy sobie omawiać na dwóch grupach pacjentów. Grupa A, czyli pacjenci ogólnie zdrowi, i grupa B, pacjenci obciążeni najczęściej kardiologicznie lub uczuleni na niesterydowe leki przeciwzapalne lub pacjenci z refluksem lub z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Czyli tacy pacjenci, którzy nie mogą przyjmować leków niesterydowych przeciwzapalnych, które są lekami pierwszego rzutu do leczenia dolegliwości bólowych i zapalnych związanych z leczeniem stomatologicznym. Proszę zwrócić uwagę, że cały ten krótki film nie będzie w ogóle kompletnie traktował o leczeniu przeciwbólowym, uwaga, dzieci i na przykład kobiet ciężarnych lub karmiących. Te dwie grupy pacjentów zupełnie wyrzucamy. Mówię tylko o zdrowych, dorosłych pacjentach, jeśli chodzi o grupę A, i o pacjentach dorosłych z obciążeniami kardiologicznymi lub chorobą żołądową lub refluksową żołądka dwunastnicy w przypadku grupy B. I teraz wracając do sytuacji klinicznej, przy miernych nasileniach dolegliwości bólowych bierzemy najprostsze leki ogólnie dostępne bez recepty, czyli albo w grupie A zwykły ibuprofen. Ja będę się posługiwał, proszę Państwa, nazwami chemicznymi, zawsze kiedy jest to możliwe. Nazwy handlowe oczywiście są inne. W przypadku leków złożonych nie da się posługiwać nazwami chemicznymi, bo nie będą Państwo wiedzieć w ogóle, o czym mówię. Wtedy podam po prostu nazwy handlowe. Ibuprofen, nazwa chemiczna, 3 razy dziennie 400 mg w przypadku zdrowego pacjenta lub jeżeli pacjent ma obciążenia kardiologiczne lub chorobę wrzodową żołądka dwunastnicy, wchodzimy w paracetamol, 4 razy dziennie jedna tabletka 500 mg. Teraz proszę Państwa, nim przejdę do średnich natężenia bólu, proszę zwrócić uwagę, że ten sam lek w tej samej dawce występuje w aptekach w różnych formach galenowych. Dam Państwu przykład. Wracajmy do ibuprofenu. Ibuprofen 400, czyli tak zwany Forte albo Max, może wystąpić na przykład w drażetkach, w tabletkach, ale ten sam lek w tej samej dawce mogą Państwo kupić na przykład w żelowych kapsułkach w formie płynnej. Co to oznacza? Oznacza to, że ten sam lek w tej samej dawce zażyty przez pacjenta różnie szybko zadziała. Jeżeli Państwu zależy na tym, żeby lek zadziałał szybciej, efektywniej, bardzo często z mniejszymi dolegliwościami bólowymi, bo jeśli jest przyjmowany w formie płynnej, czyli zbuforowanej, i mając do wyboru ten sam lek w dwóch różnych formach galenowych, zawsze sugeruję wybrać formę bardziej płynną lub najlepiej rozpuszczalną, dlatego że taki lek będzie się wchłaniał szybciej, zadziała szybciej i jest szansa, że mniej podrażni Państwu przewód pokarmowy. To samo dotyczy paracetamolu. Paracetamol mogą Państwo mieć w zwykłych tabletkach, ale mogą też mieć Państwo w tabletkach rozpuszczalnych, buforowanych, które mimo że mają tą samą dawkę, to ten sam lek zadziałają szybciej. I tym można też regulować prędkość działania leku. Przechodzimy stopień wyżej, ból średni, skala bólu od 5 do 7. Tu już jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ zwykły ibuprofen w przypadku zdrowego pacjenta jest lekiem za słaby. On działa bardzo dobrze, jest ogólnie dostępny, bez recepty Państwo go kupią nawet na każdej stacji benzynowej, ale ibuprofen działa 3, maksimum 4 godziny. To jest wszystko.
przypadku średniej dolegliwości bólowych zęba lub nawet już zaczynającego się nacieku zapalnego lub ropnia, ten lek jest za słaby. Co Państwo mogą kupić bez recepty? Bez recepty mogą Państwo w tej chwili kupić leki nowej generacji. Wszedł na rynek, w tej chwili został otwarty do dostępu OTC, czyli over the counter, bez recepty, dexketoprofen. To jest lek nowej generacji, zmodyfikowana wersja starego ketoprofenu. Generalnie chodzi o to, że leki mogą występować w formie prawoskrętnej, lewoskrętnej lub tak zwanej mieszaniny racemicznej, która jest mieszaniną obu tych form. Aktywna biologicznie w organizmie człowieka jest tylko i wyłącznie forma, uwaga, prawoskrętna. Otóż co zrobiono ze starym, dobrym ketoprofenem, który część z Państwa może kojarzyć pod nazwą handlową Ketonal? Otóż ten lek jest bardzo dobry, silnie działa, efektywnie, natomiast jest niesamowicie gastrotoksyczny. Mało który pacjent zażywając dłużej niż 48 godzin ketoprofen w dawce 2 razy 100 mg nie ma problemów żołądkowo-jelitowych. To jest lek bardzo silnie drażniący i toksyczny dla śluzówki przewodu pokarmowego. Otóż okazało się, że wyekstrakowanie z klasycznego ketoprofenu tylko formy prawoskrętnej, stąd nazwa DEX, czyli prawoskrętna, DEX ketoprofen działa, uwaga, 4 razy silniej przy równoczesnym zmniejszeniu efektów ubocznych. Proszę zwrócić uwagę, że klasyczny ketoprofen, który mogą Państwo kupić bez recepty w tej chwili, bo troszeczkę pod inną nazwą, on się w tej chwili nazywa Ketonal Active i też mogą Państwo go kupić w dwóch formach galenowych. Jest klasycznie w formie kapsułek, natomiast znowu, jeżeli będą Państwo chcieli ketoprofen kupić w formie, która zadziała jeszcze szybciej i jest troszeczkę bardziej przyjazna dla przewodu pokarmowego, chociaż to, tak jak mówiłem, ketonal z definicji, czy ketoprofen, działa bardzo silnie drażniąco na przewód pokarmowy, jest w tej chwili dostępny ketonal też w formie buforowanej, czyli do rozpuszczenia, do sporządzenia roztworu doustnego i taki na pewno będzie działał troszeczkę mniej drażniąco na przewód pokarmowy, chociaż nie ma to aż tak dużego znaczenia, ponieważ sama farmakokinetyka tego leku wywołuje podrażnienie śluzówki przewodu pokarmowego. Stąd jakie mają Państwo opcje? Można kupić zwykły ketoprofen, tylko teraz proszę zwrócić uwagę na to, że bez recepty dostaną Państwo tylko i wyłącznie dawkę 50 mg. My w stomatologii referencyjną dawką dla pacjenta zdrowego, podkreślam, czyli grupa A, jest dawka 2 razy 100 mg, czyli ten tak zwany ketonal forte. Tego Państwo bez recepty nie dostaną. Co trzeba zrobić? Po prostu łykać dwie, czyli dwa razy dziennie po dwie tabletki rano i wieczorem. Teraz o czym nie wspomniałem, a jest to bardzo ważne, leki te słabsze, czyli nieopioidowe, mają tak zwany pułap, tak zwane stężenie pułapowe. Chodzi generalnie o to, że przekroczenie dawki maksymalnej nie wpływa na zwiększenie siły działania leku. Jest to niezwykle istotne, ponieważ notorycznie zdarzają się przypadki, że przychodzi pacjent po weekendzie wymęczony, z naciekiem ropnym, w ostrym stanie zapalnym rano, zaraz w poniedziałek jest w poczekalni i mówi, że panie doktorze, ja brałem 3, czasami są mistrzowie, co brali 4 tabletki ketonalu przez weekend i to nic nie pomagało, a ja się czuję fatalnie, wymiotowałem całą noc. No bo nie ma prawa zadziałać mocniej. Ja Państwu wytłumaczę, w jaki sposób bezpiecznie można zwiększyć siłę działania leku bez zwiększania jego dawki. Takim wytrychem tutaj i najlepszą alternatywą jest wykonanie połączenia leków. Tylko trzeba wiedzieć, które leki z jakimi można łączyć, których nigdy nie powinniśmy łączyć. Generalnie kończąc ketoprofen. Ketoprofen ma pułap 200 mg na dobę. Jeżeli Państwo przekroczą tą dawkę maksymalną, myśląc, że jak wykniecie trzeci raz ten ketonal, to zadziała mocniej. Nie, on nie zadziała mocniej. On będzie działał dalej tak samo, natomiast objawy gastrotoksyczne będą wielokrotnie bardziej uciążliwe dla Państwa i zdecydowanie proszę tego nie robić. Dawka maksymalna ketoprofenu to jest 2 razy 100 mg i tyle. Jeżeli to jest za mało, to ja za chwilę powiem Państwu, co dalej lepiej i bezpieczniej z tym zrobić. Zamiast ketoprofenu, bo dużo się zmieniło w ostatnim czasie na rynku, jeśli chodzi o leki dostępne OTC, czyli bez recepty, zdecydowanie lepszy jest dexketoprofen. Zacząłem Państwu wstępnie mówić, jak to działa. Dexketoprofen jest izomerem prawoskrętnym, wyselekcjonowanym z tego klasycznego ketoprofenu, działa 4 razy mocniej. Jedyną wadą dexketoprofenu jest to, że trzeba go łykać 3, a nie 2 razy dziennie. I teraz dexketoprofen występuje oczywiście w różnych nazwach handlowych, natomiast znowu chciałem Państwu pokazać, że występuje też w dwóch różnych postaciach galenowych. On występuje w dawce 25 mg. Mogą Państwo go kupić w tabletce i wtedy łykamy go 3 razy dziennie
lub znowu w saszetce do buforowanego roztworu. Jeżeli miałbym Państwu doradzić którąś formę, zawsze forma do rozpuszczania będzie szybsza, szybciej przyswajalna i bezpieczniejsza dla Państwa niż forma tabletkowa. Cena jest praktycznie ta sama albo niewielka różnica, dawka jest też ta sama, czy zdecydowanie polecam formę do rozpuszczania. I dexketoprofen, jeżeli mają Państwo wybór, zdecydowanie proponuję dexketoprofen 3 razy dziennie jedna tabletka, a nie ketoprofen, dlatego że on ma większe efekty gastrotoksyczne. Co jeszcze mogą Państwo zastosować w przypadku pacjentów zdrowych, bez obciążeń kardiologicznych, bez alergii na niesteroidowe przeciwzapalne i bez refluksu i choroby wrzodowej? Mogą Państwo łączyć leki, to o czym wstępnie zacząłem mówić. I teraz, które z czym możemy łączyć? Nigdy, i to jest generalna zasada, nie powinniśmy łączyć leków z tej samej grupy. Czyli jeżeli Państwo przykładowo kupią dexketoprofen, to zażyją go i to będzie za mało, to nie ma najmniejszego sensu, nie wolno tego robić, żeby go połączyć z ketoprofenem. To jest to samo, to jest ta sama grupa, albo z ibuprofenem. Generalnie nie łączymy leków w tej samej grupie. Jeżeli Państwo się zdecydowali na niesteroidowy lek przeciwzapalny, czyli tą stronę tablicy, to bierzemy jeden z tych leków. Albo ibuprofen, albo dexketoprofen, albo ketoprofen. Z czym łączymy? Z tą stroną tablicy. Czyli albo z paracetamolem, albo z metamizolem. Metamizol to jest nazwa chemiczna, ja tutaj postaram się złamać trochę zasadę i podać nazwę handlową, bo pewnie niewiele Państwu mówi słowo metamizol, to jest po prostu pyralgina. Pyralgina to jest nazwa chemiczna, pyralginy to jest metamizol. Ona występuje jeszcze w paru innych nazwach handlowych. I teraz proszę Państwa, jeżeli sam dexketoprofen lub sam ketoprofen Państwu nie wystarcza, co się rzadko zdarza, ale się zdarza, mogą Państwo połączyć któryś z leków niesteroidowych przeciwzapalnych z czym? Właśnie z czym najlepiej? Z paracetamolem. Ze zwykłym paracetamolem. Są leki gotowe, tak zwane leki złożone, gdzie mają Państwo od razu w jednej tabletce zarówno połączenie ibuprofenu i paracetamolu, przy czym najczęściej wtedy to stężenie ibuprofenu jest obniżone do 200 mg. Są takie leki, gdzie Państwo mają to gotowe w jednym opakowaniu, jest na przykład coś takiego. Oczywiście nie muszą Państwo kupować tego konkretnego leku, mogą Państwo po prostu wziąć osobną tabletkę ibuprofenu, osobną tabletkę paracetamolu i to zadziała lepiej niż wymieszanie, bezpieczniej niż wymieszanie dwóch leków z tej samej grupy. Teraz przechodzimy do pacjentów z grupy B, czyli pacjentów, którzy są obciążeni kardiologicznie lub mają, tak mówię, te pozostałe choroby, które uniemożliwiają bezpieczne podanie leków niesteroidowych przeciwzapalnych. W tej sytuacji co możemy zrobić? Albo możemy użyć metamizolu w dawce 4 razy dziennie jedna tabletka, czyli 500 mg i znowu ta sama sytuacja co w większości leków. Metamizol mogą Państwo kupić w formie tabletkowej, taki jak ta, ale jest dokładnie taka sama dawka, ten sam lek w formie znowu do rozpuszczania. One z reguły mają dopisek sprint, czyli że szybciej działają i znowu jak mają Państwo obiekcje, który użyć, zdecydowanie lepiej ten buforowany do rozpuszczania. No i mamy jeszcze całą grupę silnie działających leków złożonych. I teraz w przypadku leków złożonych to są leki, które są pozbawione komponenty niesteroidowej przeciwzapalnej, czyli pacjenci, którzy mają te obciążenia, mogą bezpiecznie je zażywać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pacjenci zdrowi, czyli z grupy A, zamiast leków niesteroidowych przeciwzapalnych zażyli lek złożony. Problem tylko polega na tym, że większość, to nie jest reguła, ale większość schorzeń stomatologicznych związanych z bólem zęba ma komponentę zapalną. Dlatego dla nas standardem leczenia farmakoterapii bólu i stanu zapalnego jest podanie jednak leku przeciwzapalnego. Nie tylko przeciwbólowego, tylko bardziej przeciwzapalnego. Dlatego numerem jeden w stomatologii jest dexketoprofen i ketoprofen, a dopiero w drugim rzucie leki stricte przeciwbólowe. Proszę zwrócić uwagę, że ani paracetamol, ani metamizol nie mają działania przeciwzapalnego. To mała gwiazdka, ja nie będę wdawał się w szczegóły, to nie jest żaden wykład naukowy dla lekarzy, to jest prezentacja dla pacjentów, którzy nie mają możliwości wystawienia recepty i kupujecie, chcecie kupić to sami dla siebie w aptece, w związku z tym na nasze potrzeby możemy się umówić, że ani metamizol, ani paracetamol nie ma żadnego działania przeciwzapalnego, ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Dlatego w stomatologii raczej uderzamy w dexketoprofen i ketoprofen, natomiast nie są pacjenci, którzy nie mogą tego zażywać. I co wtedy? Jeżeli metamizol jest za słaby, albo Państwo są uczuleni na pyralginę, albo źle reagują na pyralginę, albo to jest za mało, wtedy zażywamy leki złożone. I teraz jakie?
Są dwa bardzo dobre leki na rynku. Tu muszę się użyć nazwy handlowych, no bo jak podam Państwu nazwy chemiczne, to nic Państwu to nie da. Jest lek o nazwie Solpanidyne Max. Wygląda to tak. I teraz ten lek, to jest lek złożony, zawiera trzy substancje czynne. Paracetamol w dawce 500 mg, kofeinę oraz kodeinę. I teraz chwila przerwy, co to jest kodeina? Proszę Państwa, kodeina to jest już lek opioidowy. Lek opioidowy, proszę zwrócić uwagę, że nie używam żadnego sloganu typu lek narkotyczny, bo to nie ma nic z tym wspólnego. To są leki opioidowe, czyli silnie działające na poziomie ośrodkowym, czyli centralnego systemu nerwowego, leki przeciwbólowe, stricte przeciwbólowe. Przy czym kodeina zawarta w lekach dostępnych OTC, czyli bez recepty, tych, które Państwo mają tu wymienione, bo to są wszystkie te leki, które tu są wymienione, są dostępne bez recepty. Jest oczywiście w mniejszym stężeniu niż używamy my terapeutycznego stężenia, kiedy ja Państwu na przykład wystawiam receptę lub ktoś z moich lekarzy. I teraz stężenie tej kodeiny jest na poziomie między dwa, zależy od leku. Tu jest akurat 12, prawie 13 mg. W antidolu 15 stężenie paracetamolu z kodeiną jest 15 mg. I najwyższe stężenie kodeiny, którą Państwo mogą dostać bez recepty w aptece, to jest właśnie 15 mg w leku antidol 15. On wygląda dokładnie w ten sposób. I są pacjenci, którzy bardzo dobrze reagują na kodeinę. Co to jest kodeina? Dwa słowa o tym słaby, bo to jest słaby opioid. Słaby opioid w formie kodeiny to jest tak naprawdę metylmorfina. Jak się Państwo domyślają z nazwy chemicznej, od 10 do 15% kodeiny po zażyciu, wchłonięciu jest metabolizowana w wątrobie pacjenta do czego? Do morfiny, czyli bardzo silnego opioidu, który działa silnie przeciwbólowo. I teraz każdy pacjent reaguje inaczej i tu przestrzegam ostrożność, ponieważ są pacjenci, którzy po zażyciu nawet jednej tabletki solpanidyny max lub antidolu nie powinni prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, dlatego że mogą mieć lekkie zawroty głowy, szum w uszach, problemy czasami z równowagą. Generalnie jest to związane z tym, że jest grupa pacjentów, która metabolizuje nie 15% kodeiny do morfiny, tylko 30%. I u takich pacjentów ten lek będzie działał mocniej. Dlatego tutaj zalecamy ostrożność i każdy pacjent powinien obserwować reakcję swojego organizmu, jak reaguje na tą dawkę opioidu. W każdym razie to jest słaby opioid, żeby była sprawa jasna. I obojętne, czy Państwo zażyją solpanidynę max czy antidol, generalnie substancją czynną jest połączenie paracetamolu z kodeiną. Kodeina, czyli metylmorfina, jest to słaby opioid, on ma, może dawać lekkie zaburzenia równowagi, ma jeszcze jedną, ale to dłużej zażywany efekt uboczny, jak wszystkie opioidy, upośledza perystaltykę przewodu pokarmowego. Teraz umówmy się, że w dawkach stosowanych w stomatologii, zwłaszcza jeśli Państwo kupują to OTC, czyli bez recepty, ten efekt uboczny nie będzie dla nas aż tak istotny. Gwarantuję Państwu, że przy ostrym, ropnym stanie zapalnym, przy ropniu przyzębowym lub bólu zęba z powodu zapalenia nieodwracalnego miazgi, problemy, umówmy się, z przewodem pokarmowym są Państwa najmniejszym problemem. Także tym bym się zupełnie nie przejmował. No i na deser, proszę Państwa, zostawiliśmy najcięższą sytuację, którą oby się nikomu nie zdarzyła, ale życie nas uczy, że niestety się zdarza. Czy jest to sytuacja, kiedy mają Państwo bardzo silny ból zęba. To jest ta sytuacja, kiedy dzwoni pacjent i mówi, że no tak go boli, że umiera, nic nie pomaga, zażął już co mógł, co wiedział, co mu ktoś doradził i nie jest w stanie funkcjonować. I tutaj oczywiście te leki, tak zwane OTC, które Państwo kupują bez recepty, nawet przy skojarzonym podawaniu typu dexketoprofen z paracetamolem, są za słabe. Wtedy oczywiście już nie ma możliwości, żeby Państwo sami poszli do apteki i wykupili taki lek. Wymagana jest konsultacja telefoniczna. W naszej firmie wygląda to w ten sposób, w naszym gabinecie wygląda to tak, że oczywiście jeżeli zadzwoni pacjent, który jest, uwaga, naszym pacjentem, czytaj, ja dysponuję pełną dokumentacją medyczną takiego pacjenta, prowadzę tego pacjenta, znam tego pacjenta i mamy w ogóle tak zwany hotline, mamy 24-godzinny helpline dla naszych pacjentów, gdzie mogą Państwo w środku nocy, w weekend, w święto zadzwonić i zawsze ktoś odbierze, oddzwoni i Państwu takiej porady stomatologicznej, oczywiście nieodpłatnej, udzieli. I wtedy, jeśli znamy tego pacjenta, prowadzimy, znamy jego historię choroby, po zebraniu wywiadu bezpośrednio z pacjentem poprzez rozmowę telefoniczną, lekarz ma możliwość wystawienia elektronicznie recepty na leki silnie działające, które oczywiście normalnie OTC Państwo nie są w stanie kupić. I wtedy co zlecamy? Czyli po konsultacji telefonicznej NRS 8 do 10.
Znowu mamy dwie sytuacje kliniczne. Jeżeli mamy zdrowego, dorosłego pacjenta bez tych schorzeń, o których mówiliśmy wcześniej, lekiem z wyboru w tej chwili na dzień dzisiejszy jest Skudexa. To jest lek fenomenalny, nowej generacji, jedyny, nie mający nawet, ja posługuję się nazwą handlową, ponieważ on nie ma odpowiednika, w tej chwili jest tylko jeden na rynku. Jest to mieszanina dexketoprofenu, czyli tego, co lubimy najbardziej w stomatologii, czyli silnego leku przeciwzapalnego i przeciwbólowego z opioidem. Tylko już nie z kodeiną, bo kodeina jest najsłabszym opioidem, który mogą Państwo nawet kupić bez recepty, tylko z tramadolem. Tramadol to jest nadal jeszcze ustawowo podpada pod słaby opioid, ale farmakokinetycznie wykazuje już dużo większą efektywność w zwalczaniu bólu. Przy tramadolu zdecydowanie odradzam pomysł prowadzenia samochodu i obsługi urządzeń mechanicznych. I ten lek oczywiście, jeden i drugi, może być zapisany tylko i wyłącznie przez lekarza po konsultacji i na pewno nie w ciemno dla pacjenta pierwszorazowego. Jeżeli Państwo nie są naszymi pacjentami i potrzebują tego typu interwencji, moja jedyna sugestia to jest lekarz pierwszego kontaktu, który Państwa zna, prowadzi i jest też w stanie Państwu te leki po zebraniu wywiadu, konsultacji, zakwalifikowaniu, jeśli uzna, że są do tego wskazania, może Państwu przepisać wersję elektronicznej. Skudexę zażywa się 3 razy dziennie, jedna tabletka, jest to dexketoprofen połączony z tramadolem. Jeżeli mamy pacjenta z grupy wysokiego ryzyka, obciążonego albo kardiologicznie, albo gastroenterologicznie, wtedy u takiego pacjenta lekiem z wyboru oczywiście nie może być niesteroidowy przeciwzapalny, tylko jest paracetamol, który tym razem jest połączony z silniejszym opioidem, czyli z tramadolem. Takim lekiem z wyboru, znowu to jest lek złożony, stąd nazwa handlowa, jest Zaldiar. Jeżeli chodzi o Zaldiar, oczywiście znowu są różne jego formy, jest też forma buforowana, tak zwany Zaldiar efferescent, który działa znowu szybciej i lepiej, ale są też zamienniki, ponieważ jest to stosunkowo drogi lek, są też tańsze jego zamienniki na rynku. Ten lek występuje w wielu już postaciach, jeśli chodzi o producentów, natomiast Skudexa jest na dzień dzisiejszy przynajmniej jedna, jedyna na rynku. Czyli w zależności znowu od wskazań ogólnych, jeśli jest pacjent zdrowy, lek z wyboru to będzie Skudexa. Mogę Państwu powiedzieć, że przynajmniej jeśli chodzi o nasz gabinet, to jest to standard zaopatrzenie pacjenta po leczeniu implantologicznym, po leczeniu chirurgicznym. My zaopatrujemy pacjentów na przykład na noc po zabiegu operacyjnym właśnie w te leki na bazie opioidu, ponieważ chcemy, żeby Państwo mieli spokojny sen i spokojną noc po zabiegu operacyjnym, wstali na drugi dzień wypoczęci bez dolegliwości bólowych. Na sam koniec, na niebiesko mają Państwo tu wypisane tak zwane adiuwanty. Ja w dwóch słowach powiem jeszcze, co Państwo mogą zrobić. Adiuwanty to są leki, które są lekami pomocniczymi do leczenia zapaleń generalnie zębopochodnych, czyli nie są to leki ani przeciwbólowe, ani przeciwzapalne, to są leki pomocnicze, które zażyte w odpowiedni sposób, w odpowiedniej kombinacji z lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi dają pozytywne efekty. Oczywiście zaraz mnie Państwo spytają, no dobra chwila, ale przecież standardem jest, jak ma się ropień odzębowy, że podanie antybiotyku. No generalnie tak, ale antybiotyku sami Państwo sobie nie podadzą, ani nie wypiszą, ani nie wykupią. To musi zrobić lekarz, może być oczywiście wirtualnie znowu konsultacja telefoniczna w czasach koronawirusa. Jest to niestety w tej chwili standard postępowania, jeżeli pacjent nie jest w stanie do nas dotrzeć. Myśmy w ciągu ostatniego czasu od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego nawet na jeden dzień nie wstrzymali przyjęć. Cały czas pracujemy dla Państwa, pracujemy w strojach ochronnych. Mogą Państwo zobaczyć zdjęcie na naszym Facebooku, jak wygląda praca w czasach koronawirusa. A myślę, że w ciągu paru dni od momentu, kiedy wrzucimy ten film instruktażowy dla Państwa z leku, zobaczą Państwo też film, w jaki sposób my przyjmujemy pacjenta, w jaki sposób wygląda bezpieczne leczenie pacjenta w czasach koronawirusa. Wracając do antybiotyku. Antybiotyk oczywiście tylko e-recepta po konsultacji telefonicznej z lekarzem. Jeśli będzie wskazanie, lekarz go zapisze. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, to też często pokutuje jeszcze wśród na przykład lekarzy ogólnych, którzy nie mają doświadczenia w leczeniach zakażeń odzębowych, stomatologicznych, że ból zęba nie jest wskazaniem do podania antybiotyku. Antybiotyk podajemy w sytuacji takiej, kiedy mamy na przykład ropne zapalenie kości, nacisk ropny, ropowica, tego typu rzeczy i mamy podwyższoną temperaturę ciała, powiększone węzły chłonne, czasami szczękości, na przykład przy zespole utrudnionego wyrzynania dolnej ustępki. Wtedy oczywiście jest wskazanie do podania antybiotyku, ale o tym decyduje lekarz i to on zapisuje. Natomiast adiuwantem, który Państwo mogą sami kupić, który gorąco polecam każdemu, jest hipotermia, czyli zastosowanie okładów. To mogą być okłady na przykład z suchego lodu, przy czym one są stosunkowo, są bardzo wygodne, bo nie są Państwo mokrzy, po prostu przekuwa się
taką ampułkę przykłada się, natomiast on dość szybko się ociepla. Zdecydowanie lepszym sposobem, dłużej działającym do wykorzystania domowego jest kupienie jakiejkolwiek formy cold packa. To są małe, niewielkie, takie kwadratowe opakowania z żelem, który ma zdolność magazynowania temperatury. Obojętnie czy gorącej, czy zimnej, oczywiście w przypadku ostrego bólu zęba interesuje nas zimno, nie ciepło. Co się z tym robi? Najlepiej jest kupić sobie parę takich cold packów, no bo one też się dość szybko ocieplają. Wrzucamy to do zamrażarki i po mniej więcej parunastu minutach, czasami pół godziny trzeba poczekać, aż on generalnie się dobrze schłodzi i zamrozi. Co jest ważne w takim cold packu? Nie wolno go przyłożyć bezpośrednio na twarz pacjenta. Grozi nam to odmrożeniem lub uszkodzeniem termicznym skóry. To jest ostatnia rzecz, której chcielibyśmy się na twarzy nabawić. W związku z tym proszę pamiętać, że taki cold pack po wyjęciu z zamrażarki wymaga owinięcia w jakiś materiał. To może być czysta chusteczka, to może być ręcznik papierowy, to może być ręcznik typu taki frotte i dopiero przez najlepiej jakiś materiał przykładamy go na twarz, aby schłodzić miejsce, w którym Państwo mają dolegliwości bólowe i hipotermia fenomenalnie działa. Właściwie możemy powiedzieć, że jest to sposób, który mogą Państwo praktycznie zawsze zastosować przy jakimkolwiek bólu zęba, pochodzenia zapalnego, podkreślam. W przypadkach tych wszystkich trzech, czyli zarówno NRS ten 1-4, 6-7, czy 4-5-7, jak i 8-10, hipotermia, świetny patent do zastosowania w domu, oczywiście bez recepty. I jeszcze jest jedna rzecz, która jest często niedoceniana czy pomijana, jeżeli Państwo na przykład są w trakcie leczenia implantu protetycznego, mieli Państwo zrobioną ekstrakcję zęba, czekają na wygojenie się zębodołu, żeby wkręcić śruby implantologiczne lub już macie wkręcone śruby implantologiczne, na przykład z dodatkową augmentacją kości, czyli z szczepem sztucznej kości i czekacie na wgojenie, to o czym się często zapomina, dlatego pozwoliłem sobie to wrzucić, mimo że nie ma to nic wspólnego ze stanem zapalnym, to jest suplementacja odpowiednią dawką witaminy D. W tej chwili najbardziej polecana jest mieszanina witaminy D3 z K2 ze względu na wchłanianie, łatwość wchłaniania i lepsze uzyskiwanie stężeń terapeutycznych w krwiobiegu pacjenta, przy czym dawka referencyjna dla dorosłego pacjenta to jest minimum, to jest 2000 jednostek na dobę. I o suplementacji witaminy D3 z K2 w przypadku leczenia implantu protetycznego także radziłbym pamiętać. W okresie jesienno-zimowo wiosennym jest to bezwzględnie wymagane, natomiast szczerze mówiąc my zalecamy pacjentom przez cały rok suplementację. Populacja europejska, czyli rejon Polski, no, ze względu na ilość dostępnego światła słonecznego nie jest z definicji narażona na niedobory witaminy D3, a bezpośrednio przekłada się to na bezpieczeństwo i efektywność leczenia implantu protetycznego. Stąd proszę też pamiętać w tych adiuwantach o suplementacji witaminy D3 plus K2 w sytuacji, kiedy mają Państwo założone implanty lub planują leczenie implantu protetyczne. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, będziemy mogli Państwu w jakikolwiek sposób pomóc, czy jeszcze odpowiedzieć na jakieś dodatkowe pytania, czy coś wyjaśnić, oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcam do kontaktu przez media społecznościowe, przez Facebooka lub bezpośrednio mailem lub telefonicznie. Jeżeli nie będziemy w stanie od razu Państwu odpowiedzieć, na pewno jak najszybciej postaramy się dla Państwa takie referencje wydać i Państwu coś doradzić. Jeżeli są Państwo już naszymi pacjentami i będą Państwo potrzebowali, oby nie nigdy, czego nikomu nie życzę, ale będziecie potrzebowali mocniejszych leków, pamiętajcie, jest w tej chwili elektroniczna recepta, mogę Państwu taką receptę wystawić po konsultacji, jeśli Państwo są naszymi pacjentami, dysponujemy Państwa dokumentacją medyczną u nas w gabinecie. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia i oby Państwo nie musieli tej wiedzy wykorzystać w praktyce. Dziękuję bardzo.